kolejnego druku, druk nr 212 w sprawie środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dzieńcy 15 Mszczewicy na 2013 rok. Kwota 11 tysięcy rezerwy celowej Rady Dzieńcy 15 Mszczewicy na rok 2013 przeznacza się na następujące zadania. Kursy samoobrony dla kobiet 1500. Wykonanie grafiki na Lenibeckiej Parku 1000 zł. Organizacja otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy 2000. Organizacja warsztatów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu Mszczewic 3000. Dofinansowanie wyjazdu uczniów gimnazjum nr 37 w Krakowie na Kresy Wschodniej Rzeczpospolitej 2000. Ochrony Dnia Niepodległości, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 1500 zł. Proszę Państwa, pozwolę sobie mówić kilka rzeczy, ponieważ dotarły do mnie takie niepokojące sygnały. Co do kursu samoobrony dla kobiet. Proszę Państwa. Myśmy tu podnieśli o to poprawkę. Ja będę... Mogliście wnieść poprawkę. Ja może przedstawię jeszcze raz, na czym ma to wszystko polegać i może Państwo też dojdziecie do wniosku, czy prawidłowo jest jakiś to myślenia. Odbyło się spotkanie ze Strażą Miejską w celu zapytania, jak możemy zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom, naszej dzielnicy, że cały czas to jest mało, że jeżeli się interesują, to tylko albo mandatami. I to sprawa wynikłość taka, że w niektórych dzielnicach prowadzone są tak zwane kursy samoobrony dla kobiet. Proszę Państwa, to nie są tylko ćwiczenia, gdzie kobiety, przepraszam, w cudzysłowie, rzucają się na matę, broń Boże. Kursy wyglądają następująco. Takie zagadnienia z zakresu samoobrony przeprowadza pracownik Straży Miejskiej. Mówi o zagrożeniach, mówi o możliwościach, jak można się zabezpieczyć przed tym wszystkim. Dodatkowo wchodzą delikatne elementy samoobrony. Szukaliśmy na to, myśleliśmy, że uda nam się to zrobić bezkosztowo. Udałoby się w tym momencie, jeżeli by panie musiały jeździć na drugą stronę Krakowa. Dlatego ja w porozumieniu z Kuźnią, Kuźnia odstąpi nam lokal. Natomiast pracownik Straży Miejskiej jednorazowe zajęcia kosztują 50 zł. Grupa docelowa to jest 30 osób na jednych zajęcia maksymalnie. Ale mówię, to nie mogą być grupy mieszane, ponieważ mówimy o różnych... Pan przewodniczący, jeżeli nie grupy mieszane. Myśmy dopiero teraz rozmawiali. Przepraszam bardzo, a mogę dokończyć? Nie przerywaj. Proszę Państwa. Podnieś rękę. Czy nie jest ciężko się skupić, jeżeli ktoś mi przerywa, także jest kilka wątków, pozwólcie mi wytłumaczyć. Ja mówię o całym zamierzeniu, jak ma wyglądać. Grupa nie może być mieszana, mogą być to, grupa docelowa była określona jako kobiety. Nie chcieliśmy pisać tutaj zakresu wiekowego. Ponieważ jest to tak zwany program pilotażowy, nie wiemy, ile osób na przykład starszych będzie chciało uczestniczyć w takim projekcie. Dlatego nie zagrażamy tutaj grupy wiekowej. Na pewno będziemy chcieli to zachęcić mieszkanki nawet przez księdza, jeżeli się uda. I zobaczymy, zajęcia raz w tygodniu, jedna godzina. Wyszło, proszę Państwa, coś najważniejsze, że koszt... Że koszt takich jednych zajęć dla jednego uczestnika to wychodzi złoty 60 dokładnie jedne zajęcia. Wydaje mi się, że udało nam się to osiągnąć jakoś. Uda, może się, jeżeli Szanowna Rada zatwierdzi, uda to zrealizować. Następne, wykonanie grafiki na elementach skateparku. Proszę Państwa, potrzebne są te środki, ponieważ co jakiś czas pojawiają się na różnych elementach różne bardzo dziwne napisy, no wulgarne. Sprawdziły się to grafiki, które jest na zewnątrz, zasłoniło, to nie jest niszczone. Myślę, że zacny cel. Organizacja otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy 2000 zł. To jest ukłon w kierunku TKKF. Jubileusz 45-lecia działalności. Punkt czwarty. Organizacja warsztatów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu Mszczyjowic. Proszę Państwa, przypominam, że przeznaczyliśmy w tym roku pieniędzy na koneser i drugi projekt dla niepełnosprawnych z tego względu, że nie został zrealizowany tak, jak powinien przez MOC. I tutaj, proszę Państwa,
ukłon w kierunku osób niepełnosprawnych z naszej dzielnicy. Po spotkaniu z przedstawicielami osób niepełnosprawnych zaproponowałem, że docelowo chcemy zorganizować tu spotkanie w naszej dzielnicy, w siedzibie, i wtedy rozmawiając z nimi może osiągniemy, jak to, czy oni są zawody, bo zastanawialiśmy się nad olimpiadą sportową dla tych osób. W jaki sposób najbardziej chcieliby się tutaj ze sobą spotkać, w jednym parku czy w drugim, z mieszkańcami naszej dzielnicy. Dofinansowanie wyjazdu Puszczą Gimnazjum nr 37 w Krakowie na Kresy Wschodnie. Wydaje nam się, że już taka cykliczna akcja, rok temu też dofinansowaliśmy dzieciaki. Chylę czoło przed panią dyrektor, która potrafi w bardzo niskich kosztach się zamknąć i te dzieciaki, tym dzieciakom coś pokazać. Obchody Dnia Niepodległości, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Proszę państwa, szkoły już w zeszłym roku wyraziły chęć, żeby zorganizować jeszcze raz takie obchody. Wtedy to było zorganizowane przez panią Nowak. Teraz szkoła powiedziała, że same by wolały to jakoś się dogadać ze sobą, ponieważ później jest wiele niedomówień. Spółdzielnie obiecały dać pieniądze, nie dało pieniędzy i tak jakiś niesmak pozostał. Dlatego mam nadzieję, że w tym roku uda nam się wspólne śpiewanie bardziej lepiej zorganizować. Wytłumaczę tyle. Proszę państwa, proszę opinię komisje merytoryczne. Komisja budżetowa opiniowała jednogłośnie za. Komisja sportu opiniowała jednogłośnie za. Komisja kultury. Opinię komisji wprowadzili poprawkę do punktu pierwszego odnośnie wykreślenia słowa dla kobiet jako ustanowione zobowiązanie dla wszystkich mieszkańców. Poprawka została głosowana, za przyjęciem było 5 osób, przeciwko było 2 osoby, 3 osoby, jedna się wstrzymała. Natomiast jeśli chodzi o głosowanie nad całym drukiem, jednogłośnie wszyscy są za. Dziękuję bardzo. Komisja Infrastruktury nie opiniowała. Komisja Praworządności opiniowała. Komisja Edukacji. Wniesiona została wodą separatną pani Haliny Kity do punktu pierwszego kursu samoobrony. Ale za. Dziękuję bardzo. Komisja Pomocy Społecznej. 4 głosy wstrzymujące co do punktu pierwszego. Dziękuję bardzo. Zatem proszę państwa, musimy przegłosować poprawkę. A jeszcze teraz dyskusja. Otwieram dyskusję. W takim razie kto z państwa chciałby zabrać głos? Pani Karina. Pani Halina, pan Kieć. Pan Andrzej Buski. Pani Szyja, pani też. Przepraszam, musimy przegłosować. Na liście jest pani Karina, Kita, pan Kieć, pan Drewnicki, pan Grzegorz Mełus, pan Zając. I pani Marta. Co? No. Ja teraz głosujemy za zamknięciem listy mówki, to jest za zamknięciem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Pani Kalina. Po prostu, dlaczego ja wotum separatum, bo zarówno na komisji wczoraj i dzisiaj wstrzymywałam się od tego, bo nie było, ja się pytałam, skąd ten pomysł się znalazł. Przepraszam bardzo, ale wyjaśnienie było takie, członka zarządu, że jedna z pań seniorinek została nawarnięta i dlatego, że tak było, prawda? No ja nie, czy było jakieś pismo, czy coś pani, a przepraszam, ale nie było takiego wyjaśnienia. Ja to tak powiedziałam, że no, był to nasz pomysł, po tak. Jak się okazało, że jedna z starszych osób zdała na tarczę u nas w dzielnicy i to jest prawda. No więc ja powiedziałam, że... Nawet dwie. Ja powiedziałam, że tak i tak dalej, nie, że ja nie mam nic przeciwko jakimś kursom,
że bardziej by było wskazane, żeby usprawnić kobiety ruchowo, fizycznie, a nie od razu kursa w obronie. Takie było moje zdanie i tak na jednej komisji, na drugiej uważałam, że nie od razu kursa. Samoobrony, tylko jakieś ćwiczenia. Panie Kaniu, czy ja wyjaśniłem w miarę klarownie? Teraz to już bardziej zrozumiałe, ale czyli jeszcze raz, moje wątpliwości separatu pozostaje. Tak. Proszę Państwa, czyli jeszcze raz powtarzam, chodzi o usprawnienie, nie chodzi o bardzo intensywne ćwiczenia. I instruktaż, jak powinna samoobrona wyglądać? Pan kiedy? Ja chciałem zabrać głos, dlatego że wyjaśnienia członków zarządu dla mnie są trochę porażające, dlatego że Wiesiek tłumaczył nam tak teraz ostatnio, że zgłosiły się trzy panie i na ich wniosek, znaczy powiedziały, że panie, że przyszły panie, tak? Przyszły panie, nie wiem dokładnie, ale chyba tak nawet powiedziały, że trzy panie przyszły. Że na ich wniosek, że się zrobi coś takiego jak kurs samoobrony, tak? Teraz pan przewodniczący znowu mówi, że w porozumieniu ze Strażą Miejską doszliście do wniosku, nie było żadnego mówienia o żadnych paniach, że przyszły, tylko że w porozumieniu ze Strażą Miejską podjęliście taką decyzję, że będziecie, że wydacie 500 zł na kurs samoobrony. Ale nie teraz poczekaj wreszcie, ja skończę. Trzecia, znowu była tutaj pani kurczę tu, że jakieś zostały panie starsze tam pobite, tak? To ja uważam, że zdecydujcie się, kurczę, na jakiej podstawie, żeście wydatkowali ten kurs samoobrony 1500 zł. Druga sprawa jest taka, że tutaj kolega Sławek powiedział tak, że jeżeli jest kurs samoobrony dla kobiet, dlaczego mężczyzn brać i jakoś dyskryminować, jak wiadomo, tak jest równouprawnienie. I żeby wykreślić to dla kobiet, tylko wprowadzić dla mieszkańców dzielnicy 15. I doszliśmy do wniosku, że to jest bardzo dobre takie podejście do sprawy. Zwłaszcza, że to nie chodzi o mieszanych, jak tutaj pan przewodniczący powiedział, bo równie dobrze jak przyjdą mężczyźni, to można podzielić na grupy. I mężczyźni z mężczyznami będą trenować sobie samoobronę i panie z paniami. Chyba, że będzie na takiej zasadzie, że będzie pani chciała z panem popracować. I tylko tyle, ale tak mówię, zdecydujcie się, kurczę, jak to prowadzicie, bo tak mówię, pan wiceprzewodniczący powiedział, że przyszły jakieś panie, dlatego ja zadałem takie pytanie, czy na podstawie, że jakieś jedna pani, dwie, czy trzy, czy pięć przyjdą i od razu są wydatkowane pieniądze 1500 zł? I takie pytanie zadałem. Teraz pan przewodniczący co innego mówi, a jeszcze pani co innego. Znaczy już w ogóle nie wiem, o co tu chodzi. Już? Tak. Ja pozwolę sobie dwa słowa tutaj. Nie wiem, panie Zbyszku, czy pan zauważył, że mówi pan o jednych i tych samych zdarzeniach. Że skrótem myślowym, ja już nie mówiłem, że przychodzą do nas panie, że przychodzą do nas mieszkańcy i uważają, że jest niebezpieczne. Powiedziałem, że spotkaliśmy się z Strażą Miejską właśnie w tym celu, proszę pana, żeby... Przepraszam bardzo, bo nie wiem, wie pan co, zadaje pan pytanie, a jak odpowiadam, to nie wiem, czy pana to interesuje w ogóle. Dlatego nie mi to interesuje, dlatego... Dlatego odpowiadam, więc proszę, ja wcześniej pana wysłuchałem, panie Zbyszku. Więc żeby wszystko wyjaśnić panu do końca, na wniosek mieszkańców Rady Dzielnicy 15 Mistrzej Ulicy, na podstawie telefonu, osobistych przyjść osób, że jest niebezpiecznie w naszej dzielnicy. Odbyło się spotkanie ze Strażą Miejską i chęć wyjaśnienia, jak można współgrać na danej gminie. Więcej patroli powiedzieli nie mają, ponieważ są cięcia finansowe. Rozmawialiśmy, jak jeszcze można zastanowić się nad rozwiązaniem sytuacji. Między innymi było wymienione, że w innych dzielnicach zorganizowane są kursy samoobrony, które tak jak powiedziałem wcześniej, nie tylko uczą mocnej walki, one mają na celu powiedzieć, dlaczego kobietom, bo one są najczęściej napadane, jak zabezpieczyć się przed niebezpiecznymi sytuacjami i dodatkowym aspektem jest usprawnienie tutaj motoryczne pan. Jeszcze nie chciałbym senior. Tylko dlatego, że no, później się miałem wypowiedzieć, ale zostałem wywołany do tablicy. Znamy się tyle lat, wiadomo, nie?
chciałbym to traktować i tak to traktuję, że jest to niezrozumienie mojej wypowiedzi niż próba jej przekłamania. Ponieważ, powtarzam jeszcze raz, ja wyraźnie powiedziałem, że było to, że wszystko przekazał przewodniczący, który rozmawiał ze przedstawicielami Straży Miejskiej, tak powiedziałem. Dwa, tak powiedziałem, że są sygnały od pani i nie wycofuję. I bardzo dobrze, że są sygnały od pani. To proszę z tego nie robić czegoś, co miałoby brzmieć, nie wiem jak nadzwyczajnie, to jest raz. Dwa, dziwi mnie to, że tak dobra rzecz, która, gdy się ogląda telewizji, we wszystkich bardzo często w programach słychać o takich kursach dla kobiet, jest tak negowana, ale to już nie teraz, nie przerywaj teraz, bo ja to nie przerwałem ani razu. Że w ten sposób jesteś uniesiony, to ja sprawa, tylko powtarzam, to nie są zawody dla zawodowców, to są kursy samoobrony, tam przewodniczący powiedział, z informacją ze wszystkim. Tam się nie miesza, to nie są mieszane ćwiczenia dla kobiet ani tego. Nie wiem, jeżeli ktoś chce, jak ktoś mówi, znaleźć coś, to będzie mówił. Tylko dalej twierdzę, że twoje słowa były, wierzę w to, że wyrazem niezrozumienia. Troski. Cieszę się bardzo, tylko ta troska trochę brzmi dziwnie. Dziękuję. Jeszcze bardzo, przepraszam bardzo. Pan Michał Drzewnicki. Przepraszam bardzo. Pan Michał Drzewnicki. Na końcu. Ja chciałem się też odnieść do tych kursów samoobrony i do tej poprawki, którą tutaj zgłasza Komisja Kultury i Promocji. Chcę powiedzieć tyle, że poprawka była przegłosowywana przy jednak deficycie informacji. Nie mówię tutaj o informacjach, które przekazał zarząd, bo dla mnie są one wystarczające, tylko chodzi mi o to, że kurs jest przygotowywany przez inne osoby, nie przez Radę Dzielnicy, jeśli chodzi o program. Więc tak naprawdę my nie wiemy, czy to już jest ustalone pod kątem specjalnie kobiet. Pewnie tak jest, więc pewnie nie tak ten byłoby teraz włączać w to mężczyzn, siłą rzeczy narzucając jakby im swoją wolę, nie posiadając dokładnych informacji. Druga kwestia to jest, że mężczyźni i kobiety jednak się różnią siłą fizyczną. Część kobiet nie będzie chciała ćwiczyć z mężczyznami. Ale przecież ja nie wiem, że jest mężczyzna. Ale zbiegnie. Tak, tylko ta kwota też, czy wystarczyłaby na równoczesne szkolenia i kobiet i mężczyzn, to jest sprawa dyskusyjna. Trzecia rzecz, że jeżeli jest to inicjatywa pewnej grupy społecznej, jak tutaj wspomniane panie, one reprezentują też swoje środowisko, to uważam, że Rada Dzielnicy nie powinna mieszać się i zmieniać ich pomysłu. Jeżeli grupa się organizuje, prosi o pomoc przewodniczącego, prosi o pomoc zarząd i radę, nie powinniśmy im narzucać swoich pomysłów, no bo to na tym polega samorząd, że mieszkańcy przychodzą i my mamy działać na mieszkańców, więc jeżeli oni chcą, my im pomagamy. A narzucając, no to druga kwestia jest, czy zorganizować inny kurs, ale to już nie jest, nazwijmy, w tym zadaniu, tylko to musiałoby być całkowicie nowe zadanie. W teorii oczywiście ładnie to wygląda, że kurs dla mieszkańców, ja się tym zgadzam, i dla tych, ale tylko w teorii, bo w praktyce połączenie kursu dla kobiet, dla mężczyzn no nie ma sensu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Maus. Szanowni Państwo, zostało tutaj powiedziane ten temat. Ja się w pełni zgadzam z Piotrem Przewodniczącym. Jego wyjaśnienia dla mnie są przekonywujące. Ja tylko chciałem zaapelować trochę do sądek. Jeżeli mamy sytuację, kiedy jest coś ustalane, zarząd ustala, przewodniczący ustala na zasadzie takiej, że przychodzi ktoś z konkretnym projektem, tutaj akurat mamy kursy samoobrony, ale jakikolwiek by nie był projekt, a my w zasadzie zgadzamy się na ten projekt, ale chcielibyśmy trochę go poprawić, a nie jesteśmy, to nie my realizujemy ten projekt, to żaden z nas nie będzie przeprowadzał kursu. Generalnie wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest przeciwny temu, to powinien w ogóle głosować nie za wykreśleniem słowa dla kobiet, tylko za usunięciem całego punktu, ale
Ja bym mówię, to tak nam nie wiem, na przyszłość, do nas dobry rozsądek, bo hipotetycznie zostaje taka sytuacja przyjęta, że wpuszczamy zakupy. I jak mają się ustalenia przewodniczącego tego projektu, jak ktoś przyszedł z konkretną rzeczą i on mówi, że on przeprowadzi samoobronę płuc dla kobiet, a nie dla wszystkich, bo jest na to przygotowany. A nie jest przygotowany na to, żeby robić to mieszane. Załóżmy. Grzesiu. Sobie się umówi. Więc ja mówię, ja jestem w pełni za tym, żeby zostało to w takim kształcie, a nie. Dziękuję. Jeszcze Pierwsze tylko powiem, że to jest na bardzo. Proszę. Ja chciałam w punkcie czwartym powiedzieć. Chciałabym się zapytać, tak, gdyby było takie spotkanie dla osób niepełnosprawnych z naszej dzielnicy tutaj w siedzibie naszej rady, to chciałabym, żeby zarząd albo pan przewodniczący, albo pani Agnieszka wysłali takie informacje do nas, do radnych, bo ja rozumiem, że to będzie spotkanie z radnymi, nie tylko, że zarząd, czy tam jedna, czy dwie osoby, tylko żebyśmy uczestniczyli i jeszcze nagłośnić to spotkanie, tak jak powiedziałaś, tak, bo ludzie czytają tą naszą dzielnicową gazetkę, wchodzą sobie na strony internetowe, chodzi o to, żeby jak najgłośniej to rozpropagować, żeby w tym roku, i do końca tego roku i w przyszłym, żeby po prostu jakoś zwiększyć ilość osób niepełnosprawnych uczestniczących w tych właśnie przedsięwzięciach, w tych projektach. No a żeby to zrobić, to jeszcze, żeby dotrzeć nie do tych, którzy na przykład są w jakichś tam w swoich kamrach, w fundacjach, czy w swoich na przykład kołach, tylko są jeszcze takie osoby samotne, które również są niepełnosprawne, na przykład opiekujące się nimi sąsiedzi, żeby nagłosić to i mam nadzieję, że jak najwięcej osób wtedy do nas tutaj dotrze, czyli być naprzeciwko osobom niepełnosprawnym i żebyśmy my o tym byli powiadomieni. No przynajmniej tam 2-3 dni wcześniej, żeby tam człowiek się z osobą zgodziną i mam nadzieję, że to wypali, czego życzę nam wszystkim i zarządowi. I jeszcze punkt piąty mam. Te 2000 zł na gimnazjum, na wyjazd dla dzieci z tego gimnazjum, to ja rozumiem, że na przykład jakby inne gimnazjum albo inna szkoła, niekoniecznie gimnazjum, bo może niedobrze szkoła podstawowa organizować taki wyjazd, to też jesteśmy w stanie na przykład zarezerwować im, żeby tak sprawiedliwie rozdzielić. Na przykład w nadchodzącym 2014 roku też, żeby na przykład było tak, że nie docelowo tylko to jedno gimnazjum, chociaż to może cykliczne było takie wyjazdy. Ja rozumiem, że jakaś inna szkoła jakby się zgłosiła, to też by dostała wsparcie, jakbyśmy mieli wolne środki finansowe. Że nie jesteśmy ukierunkowani tylko na to gimnazjum nr 37 konkretne, tylko jak inna szkoła wyjdzie z jakąś inicjatywą, a nam zostaną wolne środki finansowe, to my po prostu byśmy to tą inicjatywę wsparli. Czy nie, bo może się nie wiecie w całości. Ale bardzo proszę, sobie ty jest zaangażowany w tym. To nie, to, drodzy Państwo, ponieważ nie musicie wszystko o tym wiedzieć, projekt Kresy Wschodniej Rzeczypospolitej to projekt uchwalony uchwałą Rady Miasta Krakowa, on działał 2 lata. No. Pieniądze się skończyły oczywiście w Wydziale Edukacji, ale niektóre szkoły w Krakowie pozostały przy tym projekcie, w tym nasze Mieszczejowickie Gimnazjum 37, ale nie ma dofinansowania Wydziału Edukacji, tak jak było to wcześniej. Czyli żeby to brakło. Teraz tylko i wyłącznie dzieci jadą w całości za swoje pieniądze lub dofinansowania Rady Rodziców, która jest, Grażynka na pewno wie, co to jest. Jakie są środki Rady Rodziców niewielkie. Stąd też na pewno ja nie wchodzę w kompetencje tutaj, jak to było załatwiane akurat z panem przewodniczącym czy zarządem, ale dotarła do mnie taka prośba, także od razu skierowałem tą prośbę do przewodniczącego, żeby jednak to było kierowane. Ponieważ 2000 to niewielka kwota, w szkole jest 356 uczniów, więc zawsze się znajdzie tacy rodzice, którzy po prostu nie mają na ten wyjazd, a są to bardzo, bardzo dobre lekcje historii, więc... Czy ja pozwolę sobie odpowiedzieć już na to pytanie, co do niepełnosprawnych. Zgłosiła się do nas
Krajowa Rada Osób Niepełnosprawnych, która działa też, ma na swoich zasobach osoby z naszej dzielnicy. Druga osoba, która prężnie działa w naszej dzielnicy, to jest pan przystanek Betlejem Wielkopolski. I te osoby, myślę, że pierwsze spotkanie to jest właśnie w wąskiej grupie się spotkać, aby przyjąć główne zamierzenia. No, nie mamy też. My nie mówimy o 30 tysiącach, mówimy o 3 tysiącach. Żeby wymyślić, co możemy zrobić, bo czasami naprawdę to trzeba uwierzyć, nie trzeba z dużych pieniędzy, żeby zorganizować fajną imprezę. I teraz jak to zrobić, jak te osoby aktywizować, żeby one się spełniały, żeby one odnalazły się w naszym społeczeństwie, żeby czuły się, że nie są odrzucane. Pierwsze ręce były też wyciągnięte przez nas, odbywały się do spotkania. No ale mógł do tego doprowadzić, że po prostu to umarło śmiercią naturalną. Dlatego mam nadzieję, że uda nam się kontynuować to zadanie, a będziemy lepsi niż to. Sławek dobrze powiedział, że jest to kontynuacja pewnego działania. Pani Radna, nie możemy dofinansowywać każdej szkoły zielonej, proszę mi uwierzyć. Tutaj była, pierwszy raz był jakiś motyw, pani dyrektor chce to kontynuować i tutaj nie załatwiamy, a przyszło po prostu pismo. Pani dyrektor była też na spotkaniu, wyjaśniła, że chce kontynuować, podała mi, w tym momencie nie mam przy sobie tego, kwoty. Naprawdę, ona będzie to za dość symboliczne opłaty, nie wiem. Że panu to wyjazd, wiem, ile to kosztuje, nie wiem, jak to zrobić. Przeleczą. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Ja tylko dwa pytania, inaczej, a potem na odpowiedź. Pierwsza sprawa to, w mojej wypowiedzi nigdy nie padło sformułowanie, że ja jakoś kobiety dyskryminuję, tylko chcieliśmy to jakoś w jakiejś większej formie to ubrać. A druga sprawa jest, tu koledze Grzeszkowi powiem, to po co są komisje, jeżeli na komisjach nie możemy takich spraw poruszać i głosować w komisjach. To nie zostało poruszone. No właśnie, dlatego mówię, a mówisz, że nie możemy, bo my nie mamy pewnych informacji. Ja uważam, że przewodniczący miał pewne informacje, mieliśmy wiceprzewodniczącego. Nie ma żadnego poruszenia. Mogę jeszcze jedno? Tak, niestety na razie spotkamy się. Tak, bardzo, proszę państwa. Agnieszka to nagrywa, jeżeli ja coś takiego powiedziałem, to posłuchaj sobie. Prawda. No, tak, więc nie powiedziałem. Grzegorz, tylko co pamiętam, powiedział, że wykreślić cały punkt, a nie jeden. Że nie powiedziałem, że nie możemy dyskutować na komisjach. Znaczy, wyrazem tego jest wniosek komisji o poprawę. No właśnie. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze z państwa chciałby głosić? W takim razie, kto jest za przyjęciem poprawy? Komisji Kultury w sprawie. Kursy samoobrony dla kobiet 1500 zł. Wykreśla się... Kursy samoobrony dla mieszkańców dzielnicy 15. A, kursy samoobrony dla kobiety 1500 zł, a brzmi, ma brzmi. Kursy samoobrony dla mieszkańców dzielnicy 15. Tak, to jest za przyjęcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto jest przeciw? Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. W takim razie poprawka została odrzucona. Zatem proszę o przyjęcie uchwały według druku nr 212 w sprawie środków przeznaczonych na przedsięwzięcia projektu w Rady 2015 Mieszkańcy na 2013 rok. Kto jest za przyjęciem? Votum separatum do punktu pierwszego. Votum separatum do punktu pierwszego. Będzie zaprotokołowane. 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1. Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że Rada Dzielnicy 15 przyjęła uchwałę według druku nr 27/2012. Proszę państwa, i w tym miejscu jeszcze pozwolę sobie powiedzieć kilka słów, ponieważ żeby uniknąć na przyszłość takich dziwnych rzeczy i sytuacji. Proszę państwa, panie Zbyszku, bo to też głównie do pana się dotyczy. Jeżeli państwo macie jakieś zastrzeżenia, macie pytania, informacje, które was nie zadowalają, każdy z was ma do mnie numer telefonu. Zawsze można zadzwonić, jestem do państwa dyspozycji. Po to tu jestem.